Dosłownie przed chwilą trafiła do mnie nowa paka sprzętu do testowania, a wśród darów losu znalazły się one. Głośniki Genesis Helium 700BT, które w swojej konstrukcji przypominają futurystyczną obudowę komputera, no wiecie, z tymi wszystkimi diodami. Jeżeli jesteście ciekawi, co skrywa w sobie ta bestia, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Helium 700BT to głośniki dla prawdziwego gracza, który gdy odpala swój ulubiony tytuł, wtedy bawi się z nim całe osiedle. Jasiu, czy mógłbyś to przyciszyć? No ale po co, skoro dźwięk musi odpowiednio wybrzmieć? I o tym doskonale wiedzą producenci tego sprzętu, czyli firma Genesis. I to właśnie dlatego zastosowała głośniki w systemie 2.1, dzięki czemu dźwięk ulubionego soundtracku, bitewnych krzyków, wybuchających beczek czy nadbiegającego przeciwnika na pewno idealnie wybrzmi. O czym przekonacie się za chwilkę sami. Fajnie, bo ja generalnie lubię, kiedy głośniki dają czadło, a przy tym mają mocne podbicie basowe. A jeżeli jeszcze przy okazji nie trzeszczą jak lew, czarownica i ta stara szafa, to po prostu tylko się cieszyć. Helium 700BT to moc 60 W, regulacja poziomu basów, 5-calowy głośnik oraz oczywiście drewniana konstrukcja. Nie możemy oczywiście zapomnieć o głośnikach satelitarnych, które nie dość, że wyglądają bardzo estetycznie, to jeszcze posiadają 3-calowe membrany, które idealnie uzupełniają średnie i wysokie tony, dopełniając pełną gamę dźwięków. A jeżeli komuś jeszcze jest mało, to do dyspozycji mamy taki oto pilocik, dzięki któremu możemy sobie śmiało do własnych potrzeb dostosować poziom basów oraz sopranów, a także przełączać między poszczególnymi trybami urządzenia. Jest to na pewno wygodniejsze niż podchodzenie do urządzenia i kręcenie gałeczką. Nie jest to moje pierwsze zderzenie z głośnikami od firmy Genesis, które mają w swojej nazwie literki BT. Dla niewtajemniczonych, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, w którym prezentowałem Helium 400, wyjaśnię, że możemy takie oto głośniki podłączyć dwojako. Za pomocą takich oto kabelków, albo bezprzewodowo, wykorzystując technologię Bluetooth 4.2. Co jest mega spoko, zwłaszcza jeżeli chcemy uniknąć plątaniny kabli na naszym biurku, albo po prostu chcemy swobodnie przełączać się między urządzeniami dostępnymi w naszym mieszkaniu. Jeżeli tego Wam jeszcze mało, to dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w czytnik kart SD oraz wejście USB, co jest mega spoko w momencie, kiedy potrzebujemy sobie na szybko odsłuchać naszych ulubionych tracków. Dobra, poczekajcie sobie sekundkę, a ja wszystko ustawię tak, żeby jeszcze zrobić Wam taki szybciutki test jakości dźwięku, żebyście mogli sami usłyszeć, jak to wszystko naprawdę brzmi. Słuchajcie, to jeszcze tak na zakończenie, jeżeli szukacie głośników, które są naprawdę dobrej jakości i za rozsądne pieniądze, to myślę, że Helium 700BT to naprawdę fajne rozwiązanie. Aktualnie w sklepach można znaleźć te głośniki za około 300 zł. Tak więc niedużo, a jakość dźwięku naprawdę fajna. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!